A może by tak nie odkurzać biura, tylko żeby robił to za ciebie robot? Coraz częściej, jak jestem u klientów, to widzę, że gdzieś tam w rogu stoi sobie podobne urządzenie, czyli taki robot odkurzający. No to może czas na recenzję tego naszego robota. Służy nam już od dwóch lat, także będzie to taka porządna recenzja, bo to recenzja po dwóch latach. Zwykle, jak oglądacie, jakieś rekomendacje produktów, to jest coś, co właśnie weszło na rynek i zachęcają Cię, żebyś tego używała, a Ty się zastanawiasz hmm, jak to będzie wyglądać? Za dwa lata? Może za trzy lata? Co w ogóle jeszcze będzie działać? No to słuchaj, to jest właśnie to urządzenie, które ma dwa lata. No i co mogę o nim powiedzieć? W zasadzie chyba same dobre rzeczy. To znaczy, pracuje codziennie, na znaczy takiej wspólnej powierzchni na dole 50-metrowej, pracuje dzień w dzień od dwóch lat i solidnie odkurza. Ktoś pytał, czy trzeba potem jeszcze Poprawiać. No nie, to znaczy raz na jakiś czas trzeba zmyć podłogę, natomiast nie odkurzamy dodatkowo. Po prostu to, jak on przejedzie te 50 metrów w ciągu mniej więcej godziny, to w zupełności wystarcza. Czy jest wokół tego trochę zachodu? Znaczy, no, raz na dwa dni przy tych 50 mniej więcej metrach trzeba po prostu wyrzucić śmieci z tego pojemniczka na śmieci, no i to cała robota. Czy coś się psuło, czy coś trzeba wymienić, czy jakaś konserwacja jest potrzebna tego urządzenia. No tak, to znaczy nie tyle się psuło, co wymagane jest, żeby co kilkaset godzin pracy wymienić tą główną szczotkę, czyli trzeba po prostu otworzyć na dnie i wymienić tą szczotkę oraz w tym, co już pokazywałem, w tym pudełeczku na śmieci, tam jest po prostu filtr, ten filtr po prostu też trzeba co kilkaset godzin wymienić oraz tą taką boczną szczoteczkę. Także to są takie rzeczy, które tam się co 200 czy 300 godzin wymienia. No nie są drogie sprawy. Tam, gdzieś widziałem, ostatnio jak zamawiałem, tam kilkadziesiąt złotych kosztuje taki cały zestaw tej głównej szczotki, bocznej szczotki i, i filtra. Także to w zasadzie jedyne, co wokół tego trzeba było zrobić. Prawdopodobnie za mniej więcej rok będzie nas czekać wymiana akumulatora. Dlatego że ten obecny akumulator już stracił trochę swojej pojemności, to znaczy godzinę jest w stanie pracować w takim normalnym, zrównoważonym trybie, ale jak już gdzieś tam zapadajemy jakąś większą powierzchnię do odkurzenia, gdzie praca jest ponad godzinę, no to już tam około go, mija godzina, wraca do stacji dokującej, żeby się doładować i wrócić, czyli ta pojemność tego akumulatora w tej chwili wystarcza mu na mniej więcej godzinę pracy, gdy jak był nowy wystarczało na dużo więcej, więc. Zakładam, że mniej więcej jeszcze rok, czyli tak do trzeciego roku i prawdopodobnie wymienię akumulator. Patrzyłem, że te akumulatory kosztują mniej więcej 300 zł, czyli to jest taki, taki koszt. Co mi intuicja podpowiada? Ile to urządzenie jeszcze pożyje? No nie wiem, pewno nie tyle co nasz klasyczny odkurzacz, którego żeśmy się pozbyli parę lat temu po 18 latach. Tak? Taki nasz klasyczny Philipsa odkurzacz służył nam 18 lat. Nie sądzę, żeby taki gadżet służył 18 lat. Ale obstawiam, że tak 6 do 7 lat powinien podziałać przy założeniu, że w międzyczasie będzie jedna lub dwie wymiany akumulatora. Także to od strony takiej żywotności tego urządzenia. Natomiast sięgnijmy teraz po smartfona, dlatego że centrum dowodzenia tego robota odkurzającego jest aplikacja na smartfonie. No i ta aplikacja służy poza tym, że jesteśmy w stanie po prostu to urządzenie zaplanować, tak. Ustawiamy, którego dnia, o której godzinie to urządzenie ma odkurzać. Co więcej, też w jakim trybie. Prawda? My tutaj, jak widzisz, jesteśmy w trybie zrównoważonym. Możemy dać tryb cichy, czyli tutaj te szczotki trochę wolniej działają, ale to urządzenie wydaje mniej hałasu. Tryb turbo albo pełna prędkość, czyli wtedy wszystko, choć bardzo głośno, bardzo szybko, bardzo mocno odkurza. Wtedy szybciej może odkurzyć przy robieniu więcej hałasu. Tutaj jeszcze mamy historię czyszczenia, o, to pewno Cię zainteresuje. To ileż to urządzenie się nam napracowało przez te dwa lata? 823 godziny pracy, odkurzał 935 razy i w sumie odkurzył 41 tysięcy metrów kwadratowych. Dobrze. Mam nadzieję, że zapracował na swoje wynagrodzenie. Natomiast tutaj jeszcze pokażę Ci kwestię tych konserwacji części eksploatacyjnych, bo mówiłem wcześniej, że trzeba raz na jakiś czas wymienić. Natomiast tutaj ta aplikacja Ci w szczegółach podpowiada, kiedy masz wymienić. Na przykład filtr trzeba wymienić po kolejnych 133, 000, 133 godzinach pracy, ponieważ filtr wystarcza na 150 godzin, a tutaj pozostało 88%. Ta szczotka główna wystarcza jej na 300 godzin, pozostało 41%, czyli za mniej więcej 123 godziny tą szczotkę trzeba będzie wymienić. Podobnie to informacja o tym, że trzeba wyczyścić czujniki. Te czujników się nie wymienia, tylko po prostu 130 godzin, czyli tam raz, dwa razy w miesiącu te czujniki trzeba przetrzeć, natomiast tą szczotkę kątową, tą boczną trzeba wymienić po 200 godzinach. Także tutaj dostajemy w tej aplikacji informację o tym, yy, kiedy przyjdzie nam wymienić to, te części eksploatacyjne. Natomiast ta aplikacja też jest na tyle sprytna, że umożliwia nam tak zwane czyszczenie strefowe, czyli możemy sobie ustawić, na przykład, że jakiś fragment pomieszczenia do, mamy do wyczyszczenia, albo wręcz tutaj mamy taki joystick, gdzie możemy po prostu ustawić punkt docelowy w pokoju i urządzenie tam po prostu do tego punktu dojdzie. Także to jeśli chodzi o to. Centrum sterowania. Aplikacja jest po polsku, także można sobie dość łatwo ją ogarnąć. Natomiast komunikaty, które są wydawane przez robota, typu skończyłem odkurzanie, idę do stacji dokującej, są albo po angielsku, albo w jednym z kilkunastu ale chińskich. Głosów, no bo urządzenie jest chińskie. Ale to się wydaje, że to nie jest wielkie wyzwanie kwestia języka, jakim ten robot mówi, no bo główne jest to, żeby, żeby nim sterować. Także recenzja po dwóch latach jest jak najbardziej pozytywna. Tutaj w opisie podaję dokładnie informacje tego modelu, którego używamy. Natomiast moim zdaniem to nie ma tak wielkiego znaczenia, czy to użyjesz tej firmy innej firmy. One wszystkie wyglądają bardzo podobnie. W cenach są podobnych. Ktoś sobie nawet żartował że one bo są robione w tej samej fabryce. Trudno powiedzieć. Są też modele poza takimi prostymi, jak ten, odkurzającymi, są z mopami. Trzeba tam gdzieś jakąś chyba ścierkę, nawilżyć, przymocować zbiornik z wodą i tak dalej. Tam z kolei o tych wersjach z mopami słyszałem raczej negatywne opinie. Nie wiem, nie, nie chcę się powiadać. Nie mam wersji z MOPem, mam bez mopa i za to mogę ręczyć. Także mam nadzieję, że jeżeli szukasz rozwiązania na to, żeby. Odkurzyć sobie w biurze czy w domu, a nie biegać z klasycznym odkurzaczem, to tak jak mówię, przez dwa lata przekonałem się, że to jest dobre rozwiązanie.